Siemano, 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 z tej strony Farel, witam w kolejnym odcinku Last Day on Earth Survival. Jak wiecie, mamy już aktualizację 1.6.7, bardzo długo nie było odcinka, bo czekałem na ten wielki update, który jeszcze się nie odbył, czekamy wciąż. Co miałem powiedzieć, w tej aktualizacji wprowadzili kilka ciekawych zmian, jakich zaraz wam opowiem. Dodatkowo jeszcze odpowiem w dzisiejszym odcinku na najbardziej zadawane pytania podczas live'a, także mam nadzieję, że w jakimś stopniu wam pomogę. A teraz poleci intro i macie czas, żeby zostawić łapeczkę w górę, także zaczynamy! No to na samym początku zostały wprowadzony taki jakby samouczek, support, pomoc, bla bla bla, w którym są odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania od ludzi do twórców tej gry, także zacznijmy może od tego. To może na początku zacznijmy od najważniejszego pytania, moim zdaniem General Question, i tu jest napisane, co się stanie z naszymi pontami, jeżeli się skończy wersja testowa i czy nasz zapis gry zostanie usunięty. No i Kefir nam odpowiada w ten sposób, że dołożą wszelkich starań, żeby tak nie było, ale jeżeli zajdzie taka konieczność, żeby usunąć te savey, no to wszystkie pieniądze, które włożyliśmy w nasze konto, oni nam zwrócą na nasze konto w grze. Te rzeczy, które kupiliśmy, skrzynki dodatkowe, monety czy coś, to oni nam je przywrócą do naszego konta w grze. Kolejne pytanko. I want to play together with my friends. Chcę zagrać razem z przyjacielem, jak mam to zrobić? No i napisali, że w tym momencie nie możesz tego dokonać. Pracujemy nad tym, w przyszłości chcemy, aby taka możliwość kooperacji była, czyli wspólna rozgrywka. Następne pytanie. Kiedy będzie multiplayer dostępny? I oni nam tutaj mówią, że multiplayer będzie dostępny w przyszłości, na chwilę obecną jest w trakcie budowy, nie chcą nam dawać takiego niegotowego produktu jeszcze do testowania. Mówią na końcu, że believe us, warto poczekać, że proszę poczekać. No, także tak wygląda sytuacja z multiplayer. Następne pytanie brzmi: czy mogę zmienić serwer? Na chwilę obecną nie może zmienić serwera. Prawdopodobnie w przyszłości, jeżeli się skończy beta, będziesz mógł. Także takie kolejne pytanko i odpowiedź ze strony Kefiru. Kolejne pytanie: czy dodacie kiedyś płeć żeńską do gry? In the future oczywiście, cały czas mówią to samo w kółko, że w przyszłości tak, mamy to w planach, ale na razie jeszcze tego nie dokonaliśmy, w ten może sposób, tak to skrócę wypowiedź ich. Dodatkowymi takimi pytaniami, które uważam za dość ciekawe i często padają na live'ie, odnoszą się do bunkru alfa, czyli na przykład pierwsze pytanie. Jak znaleźć kartę do bunkru alfa? Zawsze zadajecie te pytanie na live'ie i Kefir odpowiada nam w ten sposób. The bunker access card can be found while searching the fed enemies, czyli jak będziemy zabijali różnych przeciwników, wtedy odnajdziemy naszą kartę do bunkru alfa, czyli zombiaki i też ci przeciwnicy typu boty, które się respią. Okej. Okay. Kolejne z ciekawszych pytań to było, dlaczego twoje urządzenie potrzebuje więcej mocy? I oni to mówią, że bunker alfa, no po prostu nasz silnik fizyczny tej gry wymaga dość lepszych urządzeń, czyli ten bunker alfa nie pójdzie na słabszych urządzeniach, ale żeby się nie martwić, i w przyszłości prawdopodobnie będziemy w aktualizacji mieli łatkę taką, której będzie już tak zoptymalizowana gra, że każde urządzenie będzie mogło się połączyć z bunkrem alfa. Jeszcze jedno z takich ciekawszych pytań to: why didn't I get minigun chopper for gas tank? Jak zdobyć właśnie chopper for gas tank? Czy nie zdobyłem i co mam zrobić? O, może w ten sposób. I oni mówią, że z bunkru alfa szansa nie jest 100% na zdobycie tych trzech rzeczy, ale spróbuj jeszcze raz, nie martw się, z pewnością ci się kiedyś tam uda. Także taka jest odpowiedź z ich strony. I co tu jeszcze? I to akurat tamte były najciekawsze cztery bodajże pytania. Także mam nadzieję, że w jakiś sposób wam pomogłem. To na wstępie, a teraz zaczynamy rozgrywkę. Dodatkowo chciałem wam powiedzieć, że dodali kilka ciekawych itemów. Mianowicie, ja jeszcze ich nie mam, ale już widziałem na internecie, ludzie zhakowali konta, już posiadają te itemy. Zostały wprowadzone dwa pistolety. Do tego taki top tank biały, który możemy ubrać. Do tego sandałki. Krótkie spodenki takie do pływania, snorkel mask oczywiście, płetwy, no i to chyba na razie wszystko z rzeczy, które udało mi się dorwać ze screenów. No, czyli wychodzi na to, że będziemy mogli przedostać się prawdopodobnie do bunkru Charlie. Dodatkowo chciałem wam jeszcze pokazać, że w ostatniej aktualizacji, kiedy usunęli Halloween, nasza
dynia, którą gdzieś tutaj mam, co się nosi na głowie, miała kolor biały, taki kwadrat biały, ale widzę, nie widzę już tej, raczej jednak tej dyni już nie widzę u siebie, nie wiem gdzie ona jest, ale wiem, że ona grafikę zmieniła, bo ostatnio to widziałem. Okej, mniejsza na razie z tym. Dodano jeszcze możliwość malowania skrzyn typu trunk, właśnie w tych, których mam łuki, czyli widzicie, kiedyś tego nie było można, teraz można to zrobić, mamy kolory do wyboru, może pomalujmy sobie ją na kolor, a zobaczymy jakie mam spreje, poczekajcie. Spreje, dobra, nie, czarny nie, brzydki będzie, na jakiś taki może zielony. Nie, zielona jest z boku, kurde. Zielony i żółty to będzie niebieski. Dobra, może na czerwono, o, czerwonej skrzynki takiej nie mam jeszcze. Cyk, klikamy, repaint i mamy czerwony trunk, czyli tą większą skrzynkę o większej pojemności. Chciałem dokończyć dzisiaj na odcinku Acid Bath, ale connecting rodów mi zabrakło, jednak mam 5, 2 sztuki jeszcze mam gdzieś tutaj w chacie, muszę je poszukać, bo nie wiem, gdzie to wszystko teraz jest. Dobra, niech odłożę to tutaj. I co jeszcze chciałem wam pokazać? Aha, nowy event, który dodali w aktualizacji 1.6.7, mianowicie został zmieniony nasz dotychczasowy statek na evencik troszeczkę, moim zdaniem, lepszy. Okej, to nie tu. Cyk, cyk, cyk. I chyba jeszcze sprawdzimy sobie, czy możemy do bunkru Alfa wnieść generator po raz drugi. Może po aktualizacji już możemy to zrobić. I dodatkowo na live się dowiedziałem, że wędka, którą stworzyłem parę aktualizacji temu, nie mogę w tym momencie ubrać. Widzicie, nie wyświetla mi się przycisk na dole z lewej strony Use, ale stwórzmy sobie nową wędkę. Learn. Ok, steel bar, plank oak i liny. Dobra. Liny. Plank oak. I steel bar. Ok, mamy wszystko ładnie, pięknie. Craft. To sobie odłożymy tutaj szybciutko. Niech będzie. A damy to tu. No i widzicie, mamy teraz dwie różne wędki. Jedna ma taki pasek wytrzymałości, a druga nie ma. Tą mogę ubrać, a tej nie mogę ubrać. Czyli mam taki w sumie rzadki item. Może kiedyś się w coś fajnego zmieni w aktualizacji, bo po prostu pliki podmienią. Ok, musimy jeszcze coś zjeść. Także widzicie, z wędki tej mogę atakować. Wszystko robić normalnie. Pewnie będzie możliwość łowienia ryb. Może nawet i już jest dodana, ale nie mamy możliwości przedostania się na inne biomy. Dobra, to mamy. I mi się wydaje, że polecimy teraz wykonać event ze statkiem. To odłożę. Znaczy to wezmę. Weźmiemy jakieś takie lepsze bronie. W sumie nie, tam dużo mam. Tam nie potrzeba dużo broni, faktycznie. Apteczki są, tą też odłożę. Paliwo weźmiemy, musi maszyna znakować z pewnością. Dobra, jeszcze dwa paliwka. No, ej, wędka, po co ty mi? Equip. No i lecimy sobie, wykonamy kolejny questik. Tu mam jeszcze ziomeczka, ale to później z nim pogadam. O, akurat brakuje paliwa. Drive. Zobaczymy, czy nam się może jeszcze jakiś event zrespi po drodze. Co my tu mamy? Pierwszy. 6 sekund. No! Czemu nie mogę? Nie. Kurde, tak mało brakowało, abyśmy mieli jeszcze jeden evencik. Dobra. Jest stateczek, drive, jedziemy na statek. I zobaczymy, jak ten questik dokładnie wygląda. No i dobra, zajechał elegancko na plażę. Tu sobie trochę przyciszę. No to tak. Mamy takie explosion barrel, w którą strzelimy. To ona, czekajcie, napiję się pierw. To ona, gdy straci połowę życia bodajże, zaczyna wybuchać i zabija o 100 damage'a zombiaki. Dobra, ja to proponuję zrobić tak. Wszystkie zombiaczki sobie zlurować, pierw pod jedną beczkę, bo szkoda jest nam ich tracić. Na tą całą brygadę, żeby pojedynczo je wychwytywać. Okej, chodźcie. Coraz więcej ich. Ładnie je sobie zlurujemy. I tu jest fajna w sumie beczka. Dobra, chodźcie jeszcze tutaj. O. I zobaczymy, ile mnie zaatakuje ta beczka. Uwaga. Wybuchaj. Boom. Elegancko. Jeden tylko został.
sobie pozbieramy lota. Ładnie postoi Hita. Zobaczymy, czy uda nam się szybko tą skrzynkę otworzyć. Nie, Fastbiter biegnie. Dobra, teraz trzeba się uleczyć. Wiem, że teraz przyjdzie kolejna horda, bo już tego questa wykonywałem. Już jest, kurczę. Co tu zrobić? Zdążę otworzyć? Wątpię. Dobra, jednak nie zdążę otworzyć. Pójdziemy zobaczyć, czy jeszcze są gdzieś jakieś hordy nadchodzące. Jest jeden. Crowd zombie. I tu jeszcze jest beczka w lesie. Tej beczki nie widziałem. Ale idzie za mną ta horda. I mi się wydaje, że zrobimy sobie w ten sposób, że zlurujemy je sobie tak wysoko tutaj. Rozwalimy beczkę. Bum! Dobra, super. Ja zdążyłem. Oni zginęli. Fastbiter biegnie. Dobra, leż, Fastbiter. Kurde. Niepotrzebnie tą beczkę zaatakowałem. I pobiegniemy do skrzynki na dół, bo teraz będą miały prawdopodobnie najdłuższą drogę do przybycia, żeby tutaj dojść. I mam nadzieję, że coś fajnego spadnie fajnego. 14 apteczek, dobrze? Mam więcej? Dobra, jeszcze są jakieś. To nam starczy. Kurde, idą znowu. Ciężki nawet w miarę jest ten questik, wam powiem. Nie zdąży, nie? Nie zdążył. Dobra, to chodźcie zombiaczki teraz pod tą. Zobaczymy, czy możemy aktywować z wędki, bo wziąłem wędkę. Po ile wędka bije? Ojeju, po jeden! Nie, to nie będziemy się nabijać z wędki, czekajcie. Może być. Może być akarek. Uciekać! Bum, pięknie, ale dupło. To spróbujemy otworzyć może tą skrzynię na początek. Nie no, Fastbiter znowu biegnie. Jedyny szybki tutaj. Co on tam tak szuka, nie? Szuka. Gościu, zwariowałeś trochę. Kop tą dziurkę szybciej, bo zaraz przyjdą kolejne. Która to była fala? Pierwsza, druga, trzecia była, nie? Patrzcie, nadchodzi fala czwarta. Zobaczymy, ile jest skrzynek, ile będzie fal. Dawaj, teraz zdążysz, 100% zdążysz, dawaj. One idą z każdej strony, różnej, aha. Zdążysz? Nie. Nie believe this, nie? Now nie believe, kur... Dobra, Aj, chodź tu, durniu. Cyk, dobra. Dobra, beczka miała być, a nie oni. Cofnij się trochę, Przemek. Dobra, explosion barrel. Aj, Fastbiter się nie załapał na fajerwerki. Ciekawe, skąd teraz ta horda będzie szła. Dobra, jeszcze raz otwieramy z tej strony, bo tu w sumie najszybciej poszło. Zobaczymy, czy ta horda nam tutaj dojdzie. Czy teraz będzie szła może od dołu? Nie, od góry idzie znowu. Kurde. Nie, no to teraz źle. Znowu źle. Znowu jest źle. Dobra, chodźcie zombiaczki. Jeszcze raz was zluruję sobie ładnie. Jak szła teraz horda od góry, to teraz powinna iść skąd? Chyba szła od dołu, nie? Do góry. To może teraz będzie faktycznie szła znowu od dołu. Czyli pójdziemy po tą w lewym górnym rogu. Dobra, chodźcie pod beczkę. Tutaj była w lesie. Aha, ona już dupła. To co, tu już nie ma beczek? Bez przesady. Nie ma. To co, to może być, że to jest ostatnia fala? Dobra, Fastbiter, to teraz otworzymy sobie tą skrzynkę na szybko. Prawdopodobnie to była ostatnia fala. Chyba, że zaraz się jakiś pojawi zombiaczek. Ile mam tego Akara? M-ka ta słabsza jest trochę, to szkoda tamtego Akara. Niech z tej M-ki strzela. Albo najlepiej z Glocka. Idą? Nie idą. Czyli mamy ile? Nie idzie fala. Dobra. Akurat się udało, że tą otworzymy skrzynkę. Subcio. Dawaj. Ale syf, ja pierniczę. To niezły opening. Co skrzynki? Już tam widziałem, że nic ciekawego nie spadło. Dobra, dziękuję wam za uwagę. No i git. Cyk. Teraz otworzymy tą skrzyneczkę. No, kop. Paziu.
Dobrze, mogę, kurczę, tego Glocka prędzej używać. Jeszcze sobie zjem. 98 na 70, gitara. Idzie kolejna fala z góry. Prawdopodobnie mnie ten jeden frajer dotknie. Nie dotykaj! Why? Why you do this? Dobra, teraz nam się uda. Jeszcze fastbiter na końcu będzie biegnie. Kurczę, jeszcze nie mam dokładnej strategii na tego questa. Ale, dobra, jednak tu pójdę jeszcze z tyłu bardziej, bo będą szły sobie z prawej strony na mnie, to będą musiały ominąć ten kontener. O, może tak. Ciekawy jestem jeszcze, jak to jest ten sam statek, czy ten kontener, który spadały nam itemki, może... Czy on tam jeszcze jest? Może, kurczę, jest. Zaraz zobaczymy. Dawaj, teraz zdążysz. Dobra, MK, plate, backside, dobra, dziękuję, hej. Dobra, teraz zlurujemy tą hordę i zobaczymy, czy z tamtej... Wow, ile was idzie! I zobaczymy, czy z tamtej strony da się... te zombiaki, o ile by kontener wisiał, on spadał, nie? Spadł na mnie, mnie zabił. Czy da radę, jak te zombiaki tam zluruje, one będą się tam kręciły, czy na nich spadnie? Dawajcie, sprawdzimy. Teraz na to wpadłem, że może to być w miarę, kurde, ciekawe, jak takie coś się uda. Dobra, chodź. Mordini. Ile ich jest? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Jest kontener, dobra. Ja robię unik tutaj. I chodźcie, cwaniaczki. No, dawaj! Spadaj! Wow! Działa! Ty, działa! Nie wiedziałem o tym, także patrzcie, macie fajnego tipa. Nawet nie wiedziałem o tym, że tak się będzie działo. Zajebiste! Babciu, ten pasztet jest zajebisty. Dobra, to co spadło zajebistego? Piwko, nie? Resztę rzeczy mi na razie są niepotrzebne. Po drugie, nie mam slotów na to. Od dołu teraz idzie horda. Nie, ile to? 3. Aha, one się zagubiły. 4. Przepraszam, 4. Dobra, ta skrzynka jeszcze nie była otwarta. Fajne. Nie wiedziałem, tak jak się nam beczki skończą, czyli możemy sobie zlurować taką większą grupkę po prostu. Tylko nie przebiegajcie pod tym kontenerem, weźcie go bokiem, tak jak ja, bo wam na łeb spadnie i was zabije zamiast zombiaki i będzie wtedy... dupa. Będzie wtedy. Dobra. Otwieraj to, mordo. I co? O, piła, super, hełmofon. Cyk, spodnie jakie mam. Okej, okay, backside, paliwko, super. Czerwony ticket wezmę też może. Alkohol sobie wypiję, a co? Spraye mi niepotrzebne, ale klucz wezmę. Klucz wezmę na pewno. To było otwarte? Tak, to było otwarte, aluminium. Cyk, apteczka, subcio. I chyba... Ile jest skrzynek? Jedna. Druga, otwarta. Trzecia otwarta, tak. Trzy skrzynki są tylko, czyli moim zdaniem to jest to samo co quest ze smugglersami, tylko troszeczkę dodali inną fabułę. No a pewnie drop jest ten sam. Więc lipa. Dobra, mamy ten questik z głowy. Co tutaj jeszcze nam się pojawiło? Jak widzę na mapie nic ciekawego, to może przejedźmy się do tego... Nie, pierw musimy się przejechać po hasło do bunkru. Aha, dodatkowo, tam było jedno pytanie, co w tym samouczku, takim supporcie. Co ile hasło do bunkru Alfa się resetuje? Resetuje się o 3 w nocy czasu europejskiego, ponieważ wtedy chyba jest w Moskwie 24 czy coś takiego. Tam napisali właśnie w tym samouczku. Także też takie info dodatkowe. Kod do bunkra. 84017, dobra, będę pamiętał. 84017. Dobra, bierz go od razu, wariacie. Cyk, przed aktualizacją się nie dało, może teraz się uda. To było na 166 bodajże, tak? Coś takiego. Dobra, mordo. Połóż go gdzieś tutaj. Osiem, cztery, zero, siedemnaście, tak?
Tak, 84017. Dobra, dawaj. Co? Jak wejść nie mogę. A może ze ściana cisnąć? X-a trzeba było wcisnąć. No ładnie, ładnie, dobra. Oto generator w bunkrze Alfa mamy. Ja szybko go wyczyszczę i zobaczymy, jak nam to pójdzie. Zrobimy mega szybki rush. Dobra, cyk. Cyk, full MK. Leżysz. Da. Dobra, leżysz. Od razu robimy trzecie piętro, nie wariaty? Od razu trzecie piętro, najszybciej będzie tędy, tam alarmu nie włączać, tu. No, tak będzie najszybciej, dobra. Okej, okay, dawaj, pyk. Zobaczymy, ile MX stracimy. Dawaj, gruby. Później pozbieram sobie luta, na razie niepotrzebny mi jest. Okej, okay, szybko, cyk, tu splitterki. Kolejne splittery. Patrzcie, jedna MK nam starczyła. Już nawet kawałek, pewnie ten teraz co będzie Toxic Abomination i Toxic Splitter nie starczy nam na nich, co? Tej MK-i. Starczyło, pięknie, super. MK na rezerwie już jest, teraz weźmiemy sobie drugą, przeładujemy, okej, okay. Use, zjedzmy. Zjedzone, przeładowane, teraz będą dwa abonamejszyny. Chodź, jeden niech przyjdzie, drugi niech się ze ścianą bawi, dokładnie. No, ej, obróć się. Dobra. Tak sobie róbcie, nie, bo wtedy ten mnie po prawej nie bije, tylko jeden mnie bije, nie? Iż mniej stracicie sobie supplies'ów. Okej, okay, kolejny. Druga MK idzie w ruch. Cyk, cyk. Hakuj system. Eric Snowden, hakuj system. Dobra, dzięki. Pyk. Kolejne dwa splittery. Pyk. MK w połowie już jest. Teraz będą dwa abonamejszyny i splitter. Tutaj pamiętajcie, żeby z prawej strony nie włączać alarmu. Starczą? Starczy ta MK? Dobrze, fajnie, starczyła. I teraz mamy co? Tutaj drzwi. Będzie abonamation. Czyli dwie MK-i starczają równo, żeby przejść prawie cały bunkier. Poziom trzeci w bunkrze Alfa. Jeszcze jedna MK, zobaczymy ile jej zużyjemy. Ona miała 3/4. Okej. Okay. Okej, okay. Teraz Frenzy Giant za... Wow, bym się wyłożył. Teraz Frenzy Gianta trzeba za płotu podhaczyć. Po co wchodzić, jak MK ma zasięg? Taki właśnie też ciekawy tip to jest. W sumie spieprzyłem sytuację, bo... niepotrzebnie go zabijałem. Mogłem sobie pójść naokoło, ale dobra, zabiłem już go. Otworzymy skrzynkę. Nic ciekawego. No i wychodzi na to, żeby dojść do... generatora drugiego potrzebne są 3 M16, tak? O kurde, 14 HP. 3 M16 są potrzebne, żeby zrobić bunkier Alfa na szybko. Żeby dojść do generatora, oczywiście. Na dwie zrobicie sobie całe kółko, także fajnie wiedzieć, nawet nie wiedziałem. Na szybko, jakby ktoś chciał sobie sieknąć i po prostu nie wiem, po co przejść? Przecież i tak trzeba tikety dropić, więc to jest bez sensu na szybkie przebieganie. Co ja gadam? Dobra, gdzie jest ten generator? Teraz to trochę zajmie. Zaniesienie go tam. Mam nadzieję, że będzie jakoś już możliwość po tym update'cie. Tarari. No i co jeszcze miałem nawiązywać do update'u z tymi itemami nowymi? Mi się wydaje, że zrobią... Na pewno udostępnią nam ten mostek taki co jest, żeby ryby łowić, bo wędka już jest. To mi się wydaje, że nam udostępnią i udostępnią nam prawdopodobnie z lewej strony, tam koło bunkru Charlie. Jak sobie wejdziecie na mapę, taki większy obwód, jakby kurde... Obwód, ale żem powiedział. Taka lokalizacja, gdzie tam prawdopodobnie będą te potwory morskie.
co Kefir dodawał zdjęcia, nie? Tam na fanpage'a do siebie. No i dobra, jesteśmy z powrotem przy generatorku. I co, Mordini? Możesz go gdzieś postawić? Czekaj. Tu can't be placed there. Tu też nie. Może z przodu postawimy go. Bo to prawdopodobnie będzie gdzieś tutaj, nie? No i dobra, jest. I co? Generator reliquet, kurde. Czy jak to tam się czyta? No i co? No i nic, nie? Szkoda, w pewności... Z pewnością w przyszłości to się uda, ale jestem ciekaw, co to będzie za generator. To wygląda jak taka wielka, moim zdaniem, kurde, pompa wody, co? Tak to wygląda. Może jak go odpalimy, to wtedy, nie wiem, jakoś się gdzieś tam jakaś fosa otworzy, że wodę będzie pompowało, nie mam pojęcia. Także mordeczki, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapeczkę w górę oczywiście. Macie na to w tym momencie czas, czekam 3 sekundy. Ci, co jeszcze nie dali podczas intro na początku. Raz. Dwa. Dwa i pół. No, dawaj. Trzy. Także pamiętajcie, żeby jeszcze zostawiać łapkę, nawet jak nie oglądacie tych gier, które nagrywam, pod innymi filmami. Skoro mnie lubicie, zostawiajcie łapeczki, bo muszą się wbijać subeczki, a wtedy będzie naprawdę grubo, będziemy się rozwijali. No. Także to tyle na dzisiaj. Jeżeli wam się podobało, subskrybujcie jeszcze kanał. Trzymajcie się. Cześć!